Cztery. Witamy wszystkich kibiców Górnika. Postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania, które do nas przesłaliście. Ja nazywam się Mateusz Cholewiak i występuję na pozycji skrzydłowego. Brawo. Ja jestem Filip Bajanowicz. Gram na środku pomocy wszystko. Ja jestem Erik Janża, lewy obrońca albo lewo wahadło. Albo lewy stoper. Rozpoczynamy od Erika. Erik, jesteś ze Słowenii, więc czy lubisz skoki narciarskie i czy byłeś kiedyś jako kibic na zawodach w Planicy? No tak, jasne, że lubię, bo to jest w Słowenii bardzo popularny sport też. Mamy dobre zawodniki w tym sporcie i mamy też Planicę, która jest taka standardna w każdym roku. Tam się skończy sezon i byłem też dwa razy jako kibic tam, ale to jest takie słowensko święto. No takie, bo wcześniej, kiedy byli są jeszcze kibice, tam jest po 40-50 tysięcy kibiców, także no bardzo jest popularne i byłem tam. Taki sport narodowy, nie, chociaż tak. Dobrze skaczą, teraz wszystko wygrywają. No. Dobrze skaczą, no Słowenia generalnie dobra we wszystko prawie. Tak, tak, jesteśmy sportowy naród. Mateusz, teraz do ciebie. Jakie to uczucie towarzyszy ci po strzeleniu bramki? Gdy zdobędziesz bramki, jakie towarzyszy ci uczucie? Nie, to jak zawsze widać na stadionie, no ogromna radość, szczególnie jak bramki dają zwycięstwa w meczu, to jest coś, na co się czeka i jeżeli koledzy mogą się cieszyć z tobą, to jest fajna rzecz i mówię, no ale jedyne co najważniejsze to ta radość. No co? Ty takie ty szelisz bramką. No jak? Dałem ostatnio. Ej, czekaj. I teraz, ale nie. Bez cięcia. Powiedz mi, ile ty masz bramki w Górniku? W Górniku? Chyba zero. Czyli jedziemy tym samym rytmie. Nie, no ja wiem. Nie, ja jestem obrońcą. Nie, miałeś jeden karny. Nie, ja mam na twoje. Nie, za drugi zespół mam kilka. Bracia, ja bym chciał usłyszeć tą historię, jak sam przed z pogonią. Co, nie wiem, trzeba było. Nie mogę spać 5 dni później. Filip, kogo najbardziej brakuje ci w szatni z tych piłkarzy, którzy ostatnio, pół roku temu, rok temu odeszli z klubu? Ja nie wiem, zawsze. No na pewno teraz mamy, od kiedy jestem tutaj w Górniku, jeszcze nie mieliśmy takiej dobrej atmosfery, jak mamy teraz. Tak się, nie wiem, zabudowała bardzo dobra atmosfera, bardzo dobrzy ludzi, piłkarzy w szatni jesteśmy teraz. Nie mogę teraz mówić ten albo ten, bo mówię, jeszcze nie mieliśmy taką atmosferę, jak teraz mamy, ale jak musi mówić, na pewno Boris, bo jest Serb jak ja. A propos Serbii, mamy jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jakbyś opisał w trzech słowach profil piłkarza z Serbii i porównał z profilem piłkarza polskiego pochodzenia. Jesteś w stanie to zrobić? Trzy słowa? Tak. Charakter. A czekaj. Charakter. Charakter 2. Jeszcze nie został trzeci. Nie, ale wiesz tak. Charakter, technika i mentality, to jest charakter to samo, mentality, tak wygrania, bo na pewno taki jest charakter nasz, to zawsze chcemy wygrać, to piłkarze na trening wieją, bo ja, jak Merik wygra na treningu, ja następnie 3 dni nie rozmawiam z nim i nie śpi. I jeszcze jedno teraz pytanie do ciebie o kibiców. Grałeś w Czerwenie Zvezdę? Tak, Czerwonej Gwiazdzie, tak. Czy nasi kibice dopingiem przypominają ci kibiców z czołówki serbskiej sceny kibicowskiej? Tak jest, bo ja kiedy rozmawiałem z kilku kibiców z Serbii, takich dobrych kibiców bardzo, gdzie idziemy do Polski, oni mówili, a tam jest bardzo fajnie, bo mają takie same kibice jak my. Po prostu jest taka sama pasja za piłką i na pewno są kibice bardzo, bardzo śliczne tych Serbii, bo w Serbii troszkę ma większe, skażu bakle. Ten fire. Bakliada. Bakle, kiedy ten fire, dużo rzucają tych bomby. Tak, wiesz, no. Dużo tego ma jeszcze w Serbii. Tutaj ma, ale nie. Racę, tak? Racę, brawo. Tak. Pirotechnika. Tak. Erik, teraz pytanie do ciebie. Nawet dwa. Jakie są twoje plany na tą dalszą przyszłość? Na bliższą oczywiście znamy,
ale czy już myślałeś o takiej perspektywie na kolejne lata? Czy może zostaniesz w Górniku do końca kariery, czy jeszcze chciałbyś gdzieś do jakiejś innej zagranicznej ligi wyjechać? No, to ciężko to odpowiadać, bo piłka się zmienia. Zmieniając, każdy dzień jest inaczej, nie? Tak jest. Każde lato, ale najważniejsze, żeby był zdrowy, żeby dalej grał w piłkę, bo to najbardziej umiem i najbardziej kocham. I to jest najważniejsze dla mnie. Ja nie patrzę za daleko do przodu, tylko każdy dzień budzę się i idę na trening. I co Bóg da, tak będzie. Mam ja co mówić o tym. Bo tu mi Erik, Erik będzie dyrektor Górniku. Kilka lat. To tego życzymy. A kibica Mateusza interesuje, skąd się wziął twój numer na koszulce? Mateusz. Kibica. Nie, nie mnie interesuje, wiem. Tak. 64, czy to twój jakiś ulubiony numer? Czy Mateusz tutaj zastanawia się, że czy klub ci taki narzuci? Nie, 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 to ja sam wybrałem. Bo wcześniej miałem ten sam numer dla mojego taty, bo on jest 64 rocznik i on mnie wprowadził w piłkę i pierwszy był dla niego, a potem mi się urodził syn 6.4, także 6 i 4 to są takie numery w moim życiu najlepsze. Perytestnik. Mateusz, teraz do ciebie. Czyli jest grube, nie? Bo jak się uśmiechasz, jest grube. Jak utrzymać tak dobrą formę fizyczną w twoim wieku? Oho. Oj, dziada! Ej, nawet kiedyś miałem dziadek, nie? No dobra, co, no co? Pewnie, że ci się nie przeskoczy, nie? No nie jest, no po prostu nie jest tajemnicą, że już trójeczka jest z przodu i gdzieś powoli ktoś zawsze może zadawać pytanie, co będzie, właśnie pytanie, co będzie po końcu, ale mówię, ja na razie czuję się bardzo dobrze fizycznie i na pewno nie czuję się na swoje 31 lat, bo mam siłę do biegania, mam zdrowie biegania, jeżeli zdrowie będzie pozwalało, to będę starał się grać jak najdłużej, ale jaka jest na to recepta? No na pewno systematyczny trening. Bardzo dobrze, bardzo dobrze się przygotowywać do treningu, na pewno sen, żywienie, także no, trzeba być po prostu profesjonalistą na boisku i poza. No i warto o tym wiedzieć, żeby też oglądający wzięli to sobie do serca. Przecież ty przygotowany, ty jesteś... Ja jestem przygotowany? Ty jesteś naturalny przygotowany, jaki sen twój... Sen jest bardzo ważny. Będę zdrowie, to za dwa dni temu... No nie, dlatego nie. Mówię, że jak będzie zdrowie, bo jak mi dubną plecy, to ja zrobię. Teraz takie dwa pytania do całej trójki, ale będę prosił, abyście po prostu jednym zdaniem, dwoma słowami na nie odpowiedzieli. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Mateusz? David Beckham. Pirlo. Ronaldinho. Ulubiony klub z dzieciństwa. Manchester United. Milan. Barcelona. Okej, okay, na tym kończymy pytania zadane przez kibiców na YouTubie i przechodzimy do Twittera. Mateusz, pierwsze pytanie z Twittera do ciebie. Gadasz czy godasz? Gadasz czy godasz? Gadasz. Gadam. Gadam? Gadasz, tak. Ja gadam i ty gadasz. Gadasz. Nie godam. Godam jest... Coś już parę słów padło, ale... Gwara Śląska bardzo ciężka jest. Jakieś przykłady? No nie, ostatnio przypomnieliśmy sobie, tylko ja nie powiem tego całego, ale było coś, stoi szklonka tył i już to sami się dowiedziałem, że to herbaty, tak? No, to, ale tej całej nie powiem. Erik, pytanie do ciebie, czy takie hipotetyczne, czy kiedyś, jeżeli byłaby taka potrzeba, to czułbyś się na siłach pociągnąć drużynę jako kapitan? No, tak. Normalne, że tak, bo to jest, jak się mówi, czas. No, rest nie. To jest... Satysfakcja bardzo. No tak, jest fajnie, jak jesteś kapitan ekipy i że możesz pomagać ekipę. Wyróżnienie. Tak, wyróżnienie i... Ale nie jest ważne. No. To jest decyzja trenerów, dla chłopaków, to jest cały zespół. No, także byłoby fajne, ale to nie jest mój cel.
są jeszcze w szatni inni, którzy twoim zdaniem pasują do tego charakterologicznie? Jest, dużo nas jest takich. Na pewno ziemi starsi, Nowak, dobrze, Rafał nie tak długo tutaj, ale on ma te charakterystyki, żeby mógł być kapitanem, ale kilka nas jest takich, no. Kilku jest. Przemek Brzeziński pyta, no właśnie, o pozycję twoją, Mateusz, która najbardziej ci pasuje na boisku. Lewe wahadło, czy może pozycja napastnika, jak miało to miejsce na Rakowie? No czy też takie standardowe, zagram tam, gdzie mnie trener ustawi? No, poszedłbym na alibi, jakbym powiedział, że tam, gdzie trener mnie ustawi, ale tak naprawdę od żadnego zawodnika to też nie zależy, bo to jest decyzja trenera. Ja całe życie grałem na skrzydle, na lewej stronie, później musiałem spróbować i trenować na pozycji wahadłowego i też ta pozycja mnie nie jest obca, ale no mówię, tak jak raz było już nawet widać w meczu z Rakowem, że poszedłem na pozycję napastnika, na której też wiele lat grałem i ta pozycja też nie jest mi obca, także no na daną chwilę ciężko, no. Jeżeli będzie potrzeba zagrać tu czy tu, to ja po prostu podejmę rękawice i wychodzę. Erik, jak to robisz, że potrafisz wygrać rywalizację główkową z o wiele wyższym zawodnikiem od ciebie? A z którym wygrałem? nie pamiętam. No, bo widocznie Rafał no, widział to w jakimś meczach, więc nie jest wiem, pewien no, tego, o co treningu było. Może być. Nie wiem, tylko pamiętam, że to dokleimy zdjęcie. Pierwszy rok, kiedy przyszedłem do Górnika, graliśmy z Rakowem i ja miałem tak, na rzutu rożnych i wolnych miałem klucz Petraszka. I ja mówiłem, ale jak mam ja jego jest 2 metra, a ja 1,70 m. Ale dobrze, no. Trochę go zablokuję, spróbować zrobić wszystko, że nie skoczy w sprincie i jest łatwiej, ale no, na pewno jest głowa moja słabsza strona gry. No, nie dużo ci brakuje do. A na przykład patrz, zrobimy inaczej. Ja powiem po polsku, ty powiesz to po słowiańsku, ty powiesz po serbsku i nominujemy i zwijamy. Dziękujemy bardzo kibicom za pytania. Mamy nadzieję, że chociaż troszeczkę spełniliśmy ich oczekiwania i nasze odpowiedzi były trafione. Do następnego odcinka nominuję mojego kolegę z pokoju na obozie, Bartka Nowaka. Chwała za pytania, że nas postawili, na noc się zasłużywali u naszym odgovorima. Nominujem Daniela Bielicu i postavite pitanje njemu u komentarima. Hvala što s moje strane. Upam da ste bili zadovoljni za odgovori. Naslednji pa je Darek Pavlovski. Jademe Durš! Jademe. Jademe.